Jadąc na trening, zauważyłem dziwny obiekt z drogi. Tam, gdzie widzimy te wiatraki, domki, tam jest szosa na trening do Venlo. No i proszę, poszedłem pieszo, znalazłem. Wieża, aż miło popatrzeć. I jeszcze jakie to zaskoczenie. Akurat mówię, nie ma problemu. Okazuje się, że tu jest automat do zapłaty, żeby sobie na nią wejść. 1 euro i sobie można wejść do góry. I naprawdę jestem zaskoczony. Nikt tego nie rozwala. Trochę wysoko to jest. Jakoś rzucę. Wrzucamy. Wchodzimy. Niesamowite. Mam nadzieję, że nie trzeba euro, żeby wyjść, bo drugiego nie mam. Idziemy do góry. Pomysł świetny. Przykładowo w Poznaniu też, by coś takiego można w kilku miejscach zrobić, takich wysokościowych. Właśnie takie oryginalne konstrukcje. To widzicie, jakoś takimi linami pokryta. W środku metalowa, solidna, nie jakieś tam drewno chybotliwe. No jestem mile zaskoczony. Będzie widok na Mozę. Wieża tak na oko ma około 20 metrów wysokości. Coś podobnego jak w Lommel, ale wydaje mi się, że jest trochę niższa. Dla amatorów liczenia schodów można liczyć. Mi się nie chce na razie. Najdziwniejsze, że na mapach Google tej wieży nie ma. Będę musiał ją zainstalować. Sądzę, że 20 metrów. Może coś tu piszą. Nie widzę. Tak to wygląda. Ławeczki. Tu nawet jest jakaś bramka otwierana. Właśnie, kurczę. To jest ta szosa, o której mówiłem. Tam ze strony Lommel. W stronę do Velmo. To jakiś obiekt kościelny. Architektura typowa. Z takiej ciemnej cegły. Tu plantacja wiatraków. Tam jakiś roślin. Tam następne. Mówię, to dość silny wiatrak. Czterokrotnie zrobię normalnie. Na tej rzece statki kursują tak jak kiedyś w Poznaniu po warcie. Jedna barka, druga barka. Jakoś im się to opłaca. Ona to się nie opłaca. Co prawda tu tych kanałów jest naprawdę dużo.
takie bagno tam jest. Słońce świeci, nie widać, ale wszystko mokre. Jakieś bagienko. Tak to wygląda. Widok za daleko nie jest niestety. Ta wieża nie jest za wysoka. Ale coś tam widać. Podstrykam jeszcze trochę zdjęć. Tu jest droga, kierunek na trening. Fit for Free oczywiście. I zawodna siłownia. Na jedną kartę ćwiczę w całej Europie. Gratisowo oczywiście. No i tu mamy holenderską jesień. Kolory jak u nas. Tak jak teraz stoję, to się czuję, że ta wieża się lekko chwieje. Ten wiatr jest dość silny, takie lekkie są na boki ruchy. Jak ktoś jest lękliwy, to już się tu rozpłaszcza. Psy by raczej nie weszły na to. Takie prawdziwe psy. Bo trochę, mówię, tych dziurek jest dużo. Tak to wygląda. Koniec relacji.